Dziękuję serdecznie za zapowiedź. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali, jak każdy raz podzielę się z wami moim doświadczeniem, wiedzą na temat budowania marki. A chciałbym, żebyście patrzyli na to nie tylko od strony takiej, jak zbudować swoją markę, czy markę własnej firmy, ale także co zrobić, ażeby nie powtarzało się u waszych klientów, to parę razy już się słyszałem, bo uwaga, nie podoba mi się ten kolor. Albo nie podobają mi się te pomysły. Więc być może potraktujcie tę prezentację jako pewną inspirację, jako pewien sposób także załatwienia tych spraw. Więc no, jak, po co budujemy w ogóle markę? Tak, żeby wyróżnić się na rynku, żeby wyprzedzić naszą konkurencję, pewnie wybudować lojalność klienta, pewnie po to, żeby więcej sprzedawać, żeby skrócić lejek sprzedażowy, no, żeby zbudować zaufanie, nie? A żeby móc się komunikować szczerze i uczciwie. Zaraz. Szczerze i uczciwie i marketing? Coś tu nie ma, prawda? Nie do końca. Okazuje się, że nie. Że można się szczerze i uczciwie komunikować. Może być marketing uczciwy. To mówię do swojego doświadczenia, na swoim koncie mam ponad 100 kampanii telewizyjnych i w żadnej z nich nie skłamałem. Można tak robić, ale trzeba wiedzieć jak. Nie jest to takie trudne, jeżeli komunikujemy się zgodnie z archetypem. Z archetypem swoim, archetypem swojej marki. Cóż to jest archetyp? Archetyp to nic innego, jak pewne uproszczenie, uproszczenie rzeczywistości, uproszczenie świata wspólne dla wszystkich ludzi. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, to tak samo postrzegamy archetypy. Niezależnie od kontekstu kulturowego, wykształcenia, jeżeli powiemy mama, to czy to powiemy w Stanach, w Chinach, czy w Polsce, emocje, które są związane z słowem mama, wszędzie będą takie same, albo bardzo podobne. I to jest archetyp. Karl Gustav Jung, który był uczniem Freuda, takim uczniem, który się ze swoim mistrzem później pokłócił, bo był bardziej analityczny, nie wszędzie widział kompleks Edypa i seks. No, on zaczął badać te archetypy i on w ogóle odkrył te archetypy. Zauważył, że w opowieściach, w mitologiach, w bajkach, w historiach, tak różnych na przykład cywilizacja, cywilizacja aztecka i cywilizacja mezopotamska, pojawiają się te same motywy, te same postacie, te same symbole nawet o tym samym znaczeniu. I zaczął zastanawiać się, dlaczego tak jest. W marketingu najczęściej używa się 12 tutaj pokazanych archetypów, czyli pewnych skrótów mówiących, czym marka jest, w jakim stylu marka działa, funkcjonuje. Tych archetypów jest znacznie więcej, oczywiście opracuję na 60 archetypach, ale te 12 jest najbardziej takich rozpoznawalnych, najbardziej przebadanych. Serdecznie polecam wam książkę The Hero and the Outlaw, którą to książkę, gdy wpadła w moje ręce, zupełnie przypadkowo, to się zachwyciłem i wkurzyłem jednocześnie. Zachwyciłem się, mówię, wow, to naprawdę jest fajny sposób komunikacji marki z klientem, dla którego tę markę buduję. A jednocześnie wkurzyłem, no bo gdybym znał archetypy pracując w testowym, nie zmieniałbym dwa razy archetypu testo w ciągu 3 lat. Sprowadzając reklamy z Makłowiczem, intuicyjnie czułem, że może niekoniecznie w tamtym czasie podbudowy ruch, ale nie znałem wtedy archetypów. Dzisiaj to miałbym argument. No i oczywiście jako normalny biały człowiek w Google'ach szukam, co tam jeszcze jest o archetypach. No i dobra i zła wiadomość, znaczy dla mnie to było ogromne rozczarowanie, dla was pewnie to jest dobra wiadomość, ponieważ 99% z tego, co znajdziecie w Google'ach pod hasłem archetypy marki, to jest po prostu streszczenie tej książki, więc nie musicie czytać 500 stron książki, aczkolwiek polecam, bo naprawdę jest świetna. Wiele w internecie na ten temat jest napisane. Ale temat nie wciągnął. Wieczorami, zamiast oglądać filmy, zacząłem szukać coś więcej o tych archetypach. Szukać w badaniach.
I pewnego dnia wieczorem, pamiętam jak dziś, mówię sobie, no Andrzej, ale skoro archetypy to emocje, no to zobacz, wyjdź z tej swojej bańki marketingowej i zobacz, być może na temat archetypów coś mówią osoby, naukowcy, którzy zajmują się sztuką, emocjami, malarstwem, muzyką i tak dalej. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ na podstawie ponad 300 badań dzisiaj mogę wam powiedzieć, że archetypy to nie tylko styl mówienia, działania, cele i moce, o czym mówi ta książka, ale także każdy archetyp ma przypisany do siebie pewną rodzinę kolorów, rodzinę fontów, fonty mają swoją psychologię, konkretne emoji, konkretne style graficzne, konkretne style muzyczne, które generują emocje związane z archetypem. Bo chciałbym to podkreślić, gdy mówimy o archetypach, nie mówimy o funkcji, mówimy o emocjach. Czyli firma, która ma świetną obsługę klienta, wcale nie musi być opiekunem. Może być władcą, może być wielbicielem, może być i bohaterem, i odkrywcą, i tak dalej. Nie mówimy o stereotypach, mówimy o archetypach, czyli o emocjach, które się wiążą z tamtymi postaciami. I gdy pracujemy nad komunikacją marki, czy to waszej marki, czy waszych klientów, zgodnie z archetypem, to są pewne poziomy, z których warto sobie zdawać sprawę, archetypów. Mamy coś takiego jak archetyp marki. W B2B bardzo często archetyp marki to jest po prostu archetyp firmy, w której pracujemy. W B2C jest troszkę inaczej, bo można ten archetyp sobie wybrać. W B2B preferuję, i zresztą w tej chwili Polsce pisze także doktorat na ten temat, ażeby archetypy były elementem kultury organizacyjnej firmy. Czyli jeżeli jesteśmy mędrcem, na przykład, no to będzie naturalne, że w tej firmie będziemy dużo analizować, dużo sprawdzać, decyzje będą podejmowane powoli i tak dalej. A jeżeli jesteśmy bohaterem jako firma, no to też jest oczywiste, że będzie lekka rywalizacja i będziemy odpalać 15 projektów w ciągu 3 miesięcy, żeby za pół roku je wszystkie zamknąć. I to jest normalne, ponieważ każdy archetyp także ma swoją jasną i ciemną stronę. Archetypy to nie tylko marka, także branże mają swoje archetypy. No branża reklamowa to przecież archetyp kreatora. No i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście, no mój archetyp musicie pewnie sobie wyobrażać, że jesteście agencją kreatywną, czy agencją reklamową i działacie na rynku, który ma archetyp kreatora. I teraz komunikować się na rynku archetypie kreatora jako kreator. No, gratuluję. Czy naprawdę trzeba być super, ekstra, mega kreatorem, żeby się wybić z tym archetypem. Ale także kraje mają swoje archetypy. Zgadnijcie, jaki archetyp ma Polska? Przepraszam, za szybko kliknąłem. Archetyp polski jest buntownik. Tak mamy. Tak mamy z natury rzeczy. Miałeś powiedzieć, co zrobić, żeby pozyskać klientów, a nie po to, żeby opowiadać o archetypach. Nie, dobrze. Nie, pewnie jak słuchacie różne osoby, strategów, marki, które mówią, trzeba zrobić to i to. Zasięgi, spójność, komunikacja i tak dalej. Najpewniej się spodziewacie, że w tej chwili wam powiem tak, najważniejszy jest archetyp. Tak i nie. Archetyp jest bardzo ważny, bo jak cię piszą, tak cię widzą, jak cię widzą, tak cię piszą, czyli styl komunikacji waszej marki czy marki firmy, w której pracujecie, jest niezwykle istotny, ale tak naprawdę to jest cały kompleks, przynajmniej 9 kroków, które dobrze jest wykonać, żeby zbudować spójną markę. Na początek warto zastanowić się nad wizją i misją marki, ale wizją nie w sposób taki, jaki to robią korporacje, bo w korporacji widać po to, żeby prezes mógł podjąć decyzję, która może finansowo jest nie do końca opłacalna, ale jest w naszej misji, czy tam wizji. Natomiast gdybym was się spytał, dlaczego robicie to, co robicie?
dlaczego akurat w tej branży pracujecie? Dlaczego akurat zajmujecie się WordPressem? Co was kręci? Pojawiają się pewne emocje, pojawiają się, powiedziałbym, te zarążki opowieści takie założycielskie, gdzie można w ten sposób o sobie opowiadać innym znajomym, klientom i to jest fajne, bo tam są emocje, ale to są wasze emocje i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Misja no to nic innego, jak po prostu w jakiś sposób zmieniacie rzeczywistość swoich klientów, dlatego zawracacie im głowę i jak ich się zmienia życie. Następnie warto sobie, uwaga, zdiagnozować, a nie wybrać, szczególnie w B2B. Można zdiagnozować też zawód bezpłatnie na tej stronie, swój archetyp. Dlaczego zdiagnozować? No to, kochani, kłamstwo ma krótkie nogi. I z całym szacunkiem dla wielu osób, które mówią triki marketingowe, triki sprzedażowe itd., itd. No tak, tylko że klient nie jest głupi. Klient jest już przyzwyczajony do różnych trików. Jeżeli to nie jest wspólne z marką, jeżeli to nie jest wspólne z nami, że nie wypływa ta komunikacja z wnętrza organizacji, czy z wnętrza was jako ludzi, mówiąc o marce osobistej, to po prostu nie będzie działać. I zobaczcie, że dopiero na piątym kroku siadamy i zastanawiamy się nad naszymi klientami, nad naszą grupą docelową. Dlaczego na piątym kroku dopiero? Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to klient ci tego nie powie. Klient nie powie ci, kim jesteś, jak się masz komunikować. Klient powie ci, jakie masz potrzeby. Ale te potrzeby można realizować w różnym stylu, w różne sposoby. No i często pracuję także w tym modelu ze startupami. Zobaczcie, że dopiero na ósmy punkt to jest nazwa. Dlaczego? No bo nazwa powinna w zasadzie odzwierciedlać całość tego, co tutaj wypracowaliśmy. Ja wiem, mało kto tak robi. Ja sam jak zakładałem firmę, to najpierw wymyśliłem nazwę, a później się zastanawiałem, jak ją komunikować. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj się zaczyna magia. Tutaj mamy zakorzenienie w biznesplanie lub dla mniejszych firm pewien zarys w biznesplanie. Tutaj na podanej media i budżet i rozpiszemy sobie, co chcemy komunikować, w jakich mediach, tam co w obliczu na tydzień, na tygodnie, to mamy gotowy plan marketingowy. Wartości, które wynikają z archetypu, są niezwykle ważne. Żyjemy w niezwykle zmiennych czasach. Ja wiem, to jest truizm, ale żyjemy w niezwykle zmiennych czasach. Jeżeli dzisiaj jesteśmy w stanie zakotwiczyć się o jakieś wartości, jeżeli klienci będą wiedzieć, jakie są wasze wartości, ale takie nie deklaratywne, tylko prawdziwe, rzeczywiste, to jest mistrzostwo świata, bo jesteście wtedy przewidywalni. Także pracownicy wasi wiedzą, czego się można po filmie spodziewać. Tak więc, zamiast komunikować się poprzez funkcje, atrybuty, czyli tą strefę niskich cen, zachęcam was do tego, ażeby dodać tą sztywkę emocji związanych z waszym archetypem. Tak więc archetyp to jest pewien wzór. Do tego archetypu dopasowujemy persony, czyli klientów. I tu się pojawia zróżnicowanie. Ja na przykład taki przykład, gdzie na warsztatach otwartych, już nie robię takich warsztatów, ale na otwartych warsztatach były dwie panie, które zajmowały się projektowaniem wnętrz. U będzie grubo, no bo to jest bezpośrednia komunikacja. Już na drugim spotkaniu zupełnie się rozeszły, bo jedna była opiekunką, druga była odkrywcą i na koniec warsztatów ta, która była opiekunką, mówi: wiesz co, jak będą przychodzić do mnie tacy klienci, tacy zdecydowani, szukający, to ja się będę ich odsyłać, bo ty ich lubisz, a ja ich nie potrafię odsyłać. No i w związku z tym zastanówcie się, czy z jednej strony jesteście gotowi do budowania marki, bo
Budowanie marki to nie tylko oczywiście archetypy, ale przede wszystkim pewien czas, który trzeba poświęcić. I to często powtarzam moim mniejszym klientom, mniejszym w sensie wielkości, że jeżeli sobie w głowie ułożysz to w ten sposób, że czas, który spędzasz na opowiadaniu o sobie, czyli na komunikację, na przykład w mediach społecznościowych, to jest taki sam czas, jaki spędzasz na rozmowie z biznesem, na rozmowie z klientem. To jest po prostu czas, który spędzasz na sprzedawanie swoich usług. Tak więc zachęcam Was do pytań, do kontaktu. Z przyjemnością na ten temat będę mógł odpowiedzieć na pytania, jeżeli macie takowe. I jeszcze raz dziękuję Wam za obecność i możliwość powiedzenia paru słów do Was.